Filmik, jaki za chwilę obejrzycie, mam nadzieję w całości, zrobiony został specjalnie bez cięć, więc jest troszeczkę nudny i przydługawy, ale traktuje o tym, jak Opel i system start-stop w nim zainstalowany perfidnie wyłącza silnik na zimnym, kiedy samochód dopiero co zrobił 2-3 km, kiedy jest kompletnie nierozgrzany, kiedy olej ledwo zaczął cyrkulować po silniku, w imię pseudo i słabo pojętej ekologii. Zaoszczędzisz parę kropelek paliwa, ale oddasz to w serwisie z nawiązką, remontując silnik. Tyle ode mnie. Najlepszego. Zaraz Wam udowodnię, jak bardzo niszczą silnik te systemy start and stop. Właśnie odwiozłem syna do przedszkola, zrobiłem trasówkę 2-3 km. Palimy Opla. Samochód jest na pewno niedogrzany. Temperatura na zewnątrz. Jak mi się tylko załaduje, to zobaczycie, jaka jest temperatura na zewnątrz. 8 stopni. Czuć, że się trochę wkręca na obroty. Już pomijam, że bardzo jest głodny, trzeba go nakarmić, ale dobra. Start-stop wyłączony. Znaczy się włączony. Funkcja wyłączania jest wyłączona. Dobra. Niech tylko tirolot przejedzie. Jeden z drugim. I będziemy jechać. Powiem Wam, w takich ciasnych wyjściach, gdzie naprawdę nie widać tyłu, te kamery cofania to jest zbawienie, naprawdę. Wszystko elegancko widać. Tu akurat nie stoję pod kątem, tylko pod... Wróć. Teraz stoję pod kątem prostym, a nie pod jakimś pod ukosem. Dobra. I jedziemy. Samochód został ledwo odpalony. Jest zimny. Wskazówka nawet nie drgnie. Już cyk. Trójeczka. I zaraz sobie gdzieś tutaj staniemy na parkingu. Cały czas jest zimno, ale chcę Wam po prostu pokazać, że jak tylko stanę, to się wyłączy. Cyk. Luzik, stoimy i zgasł. Autostop, nic nie reżyserowane. Trzymał nogę na hamulcu. Luzik. 8 stopni na zewnątrz. Samochód zimny. Tiroloty, jak jeździły, tak jeżdżą. A ja stoję na start-stopie. I teraz, jeżeli tylko dotnę sprzęgła albo nacisnę pedał gazu, on się włączy. Spróbuję to wykadrować. Nie dotykam. Gaz. No i skumał. Więc te wszystkie zimne starty spowodują takie spustoszenie w tym silniku. Ja nie wiem, on ma 105 tysięcy, ale nie chcę być w skórze tego, który go kupi zaraz po mnie. Leasing go odda przy 150 i bujaj się z takim samochodem, który olej miał zmieniony co 30 tysięcy kilometrów. Nawiasem mówiąc, widzieliście? Pojazd wkrótce. Ten serwis to mi wyskakuje już od nie wiadomo jak długiego czasu, chyba ze 3 miesiące. Gdzie tu jest jakoś oleju? 28% oleju, 105 tysięcy przy 90 plus minus miał wymieniany. 15 tysięcy od poprzedniej wymiany, bo wiemy, co się dzieje na świecie. Ale naprawdę, ten silnik nie będzie w dobrej kondycji. Ok, standardowo. Wyłączamy, bo na światłach się gubi. I jedziemy. Wszystkiego najlepszego. Cześć.